Ojciec oskarża lekarzy o spowodowanie śmierci swojego synka Krzysia. Medycy wypowiadają się po raz pierwszy od tragicznego zdarzenia specjalnie dla Alarmu i przekonują, że dziecko było martwe, zanim matka trafiła na porodówkę. Dwie sprzeczne wersje i dwa wzajemne oskarżenia. Kto ma rację? Na początku sierpnia Sandra Tolksdorf w 9. miesiącu ciąży trafiła do szpitala. Była przekonana, że zaczyna rodzić. Przyjechała karetka, przyszedł lekarz, zbadał Sandrę, mówi, że normalna akcja porodowa, proszę iść do karetki i pojedziemy do szpitala. Z oddziału jednak kobieta z dzieckiem nie wyszła. Maleńki chłopiec, nazwany przez rodziców Krzyś, nie żył. Matka do dziś nie jest w stanie rozmawiać o tym, co się wydarzyło. Pamięta pani w ogóle, jak wyglądał ten pobyt w szpitalu? Przyczyny tego tragicznego zdarzenia nie są jasne. Wersje wydarzeń są rozbieżne. Zarówno rodzice, jak i lekarze zupełnie inaczej przedstawiają to, jak mogło dojść do śmierci noworodka. Szpital twierdzi, że Sandra dostała krwotoku w domu. Jakby dostała krwotoku w domu, nie dojechałaby do szpitala. Ja to konsultowałem. Krwotoku Sandra dostała w szpitalu. A jak pan myśli, z jakiego powodu? A to nawet Sandra pamiętała, jak się wybudziła z narkozy i powiedziała Przemeku, musieli coś spierdzić. Powiedziała, że położna ją zbadała. Włożyła jej rękę do dróg rodnych i nacisnęła na brzuch. I wtedy ona poczuła taki silny ostry ból. I rękę położna wyjęła. Pani Sandra trafiła do nas w stanie ciężkim. Od razu z izby przyjęć trafiła na blok operacyjny, gdzie po 9 minutach wydobyto płód od przyjęcia. Czy dziecko urodziło się żywe czy martwe? Dziecko urodziło się martwe. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że ciężarnej kobiecie pękła blizna po poprzednim cesarskim cięciu. Doszło do potężnego krwawienia, na skutek którego prawdopodobnie Krzyś zmarł jeszcze przed porodem. Jesteśmy przekonani i mamy na to dowody, że do śmierci doszło już przed szpitalem. Podejrzewamy, że mogło dojść do jakiejś przemocy domowej, do urazu. Ja konsultowałem to z różnymi lekarzami z Polski, którzy chcieli tam pomóc. Wynika po analizie dokumentacji i nagrań tych, co mam zarejestrowane, wynika ich zdanie. Było tak, że po prostu Sandra dostała tego krwotoku. Personel wpadł w panikę. Wyjęli dziecko zapłakało. Ale nikt nie pomyślał o podwiązaniu pępowiny. Krew się lała z macicy. Po prostu dziecko przekazali dalej. Dziecko się wykrwawiło. Jak twierdzi zrozpaczony ojciec, lekarze z Bytowa nie chcieli udzielić mu żadnych informacji. Zaczął dochodzić prawdy na własną rękę. Mój pierwszy kontakt z panem Przemysławem był, kiedy przyszedł do mojego gabinetu, tak właściwie z awanturą, z subiektywnymi odczuciami, wyzywając lekarzy i wszystkich po kolei, których spotkał na swojej drodze tutaj u nas w szpitalu. Był bardzo agresywny, arogancki. Wciąż przychodził tutaj w godzinach niedozwolonych, pozaregulaminowych. Cały czas prowokował sytuacje takie awanturnicze. Nagrywał filmy telefonem komórkowym, nagrywał głos. Pana sobie pan lekarz mnie po pierwsze spławił, po drugie stwierdził, że on nie będzie ze mną rozmawiał. Również nasza ekipa przez cały pobyt w domu rodziców zmarłego dziecka jest bacznie obserwowana i nagrywana. Na zewnątrz i w środku. Skąd w ogóle u pana się wziął pomysł, żeby zacząć to wszystko nagrywać? Podejrzewał pan, że potrzebne są panu takie nagrania? Z doświadczenia życiowego już gdzieś tam, które nabyłem, stwierdziłem, że ja w porównaniu z lekarzem nie mam żadnych szans. Jestem nikim. Sprawę tego, co wydarzyło się w szpitalu, bada prokuratura. Nie jest to jednak jedyne śledztwo wszczęte na wniosek mężczyzny. Złożył kilka zawiadomień. Wydaje mi się, że 10 w tym roku. Dotyczyły przestępstw o
określanych potocznie jako oszustwa popełnionego na jego szkodę, gróźb karalnych kierowanych w jego, przeciwko niemu, znieważenia, zniesławienia, a także ostatnio wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przeze mnie. Czym pani go zdenerwowała w takim razie? A nie wiem, czy zdenerwowałam. Według niego popełniłam przestępstwo tak zwane urzędnicze, czyli nie dopełniłam obowiązku i przekroczyłam swoje uprawnienia, prawdopodobnie, jak to określił, z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Też byłam zdziwiona. Nie określiłby pan siebie jako, nie wiem, konfliktowej osoby? Nie. Wie pani co, ja też jestem w trakcie rozwodu. Byliśmy badani w Instytucie Psychologii i Psychiatrii Sądowej S.A. Bo to zawsze w każdym rozwodzie się bada rodziców. I tam instytut wydał 46-stronicową opinię. I co jest w tej opinii? Że jestem normalnym, spokojnym człowiekiem. W Bytowie strzelec prowadzi krucjatę przeciwko szpitalowi. W internecie regularnie zamieszcza fragmenty nagrań zrobionych podczas pobytu jego partnerki na oddziale. Bulwersuje mnie zachowanie pana ordynatora oddziału położniczego. Przygotował też specjalne ulotki, w których oskarżał pracowników placówki o śmierć dziecka. Dyrekcja szpitala zgłosiła dwukrotnie, że na terenie jej obiektu za wycieraczkami szyb w pojazdach umieszczone zostały bez ich zgody ogłoszenia. Przedstawiał nas jako przestępców. Opisy w tych ulotkach były treści zmanipulowane, zmyślone, takie, które po prostu godzą w nasze dobre imię. Oskarżał nas o śmierć swojego dziecka, o fałszowanie dokumentacji. Negatywna kampania przyniosła skutek. Dziś porodówka w Bytowie świeci pustkami. Wizerunek nas, osób pracujących i wszystkich pracowników w szpitalu, bardzo ucierpiał. To jest właśnie bardzo niepokojące, że dzisiaj każdy może sobie wypisywać treści wszelkiego rodzaju, niesprawdzone. Te osoby nie powinny mieć prawa wykonywania zawodu. Bo jeżeli raz tak postąpią, to postąpią drugi, bo będą myśleli, że mogą. Oskarżenia ojca Krzysia są poważne, ale argumenty lekarzy również. Kto ma rację? Ustalą prokuratorzy, a my na pewno Państwu o tym powiemy.